Kolejna rozmowa z cyklu Studio Grodzka. Moim Państwa gościem jest Adam Łotoszyński, nowy piłkarz Sportowy CSF Całuchowa. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Gdania Gdańsk, budowlany klub sportowy Bydgoszcz, Polonia Bydgoszcz i w końcu Sportis Łochowo. Po długiej drodze trafiasz do Łochowa i na pewno cieszysz się z tego. Tak, na pewno. Jest to klub, który pozwoli mi się rozwinąć i będę mógł pokazać na boisku to, co jest najlepsze. Ale jesteś wychowankiem Lecha Poznań, grałeś także w Warcie Poznań. Zdajesz pewnie sobie sprawę, że nie każdy zawodnik Sportis może pochwalić się takim CV, mimo że to była kariera juniorska w tak wielkich klubach i też nadzieje związane z twoją grą w Łochowie są duże. Tak, miałem epizod w tych obu klubach, ale wydaje mi się, że nadziei większej nie ma, bo każdy wie, jak potrafię grać w piłkę. Czy prezesi, czy trener, czy koledzy z drużyny zobaczyli na boiskach, czy na treningach, co potrafię i nie pozostaje nic innego, tylko pokazać to na boisku i pomóc drużynie. W weekend, gdy gra Ekstraklasa, twoje serce jest niebiesko-białe, zielono-białe, czy kibicujesz obu zespołom? Darzę sympatią obydwie drużyny, ale mój epizod dłuższy był na pewno w Lechu. Mam kolegów, z którymi do teraz mam jakiś kontakt, ale serce zawsze jest przy bułgarskim. W momencie podpisywania kontraktu mówiłeś, że byłeś już w kręgu zainteresowań trenera Kusia, więc kiedy dostałeś telefon z propozycją gry w Łochowie, to wybór tego klubu był chyba rzeczą oczywistą. Rozmawiałem z trenerem Kusią osobiście i powiedział mi, co myśli na mój temat, jak widzi mój sposób gry w swojej drużynie. I bardzo mnie zainteresowało to wszystko i pomyślałem od razu, że jest to dobry powód, żeby właśnie rozwijać się przy trenerze i cieszę się z tej współpracy. Dla Ciebie Sportis jest obecnie najlepszym miejscem do rozwoju. Wydaje Ci się, że taka filozofia prowadzenia klubu i drużyny, czyli social, marketing i rozwój młodzieży pasuje do Ciebie? Jest to prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Patrząc na kluby w naszym województwie, jest tu wszystko dopięte na ostatni guzik, bo od prowadzenia młodzieży po nas, po seniorów, czy też patrząc na żeński futbol u nas w klubie, jest to bardzo takie pozytywne i wydaje mi się, że podoba się to wszystkim, nie tylko mi. Jesteś zawodnikiem ofensywnym, możesz grać na skrzydle lub dziewiątce. To informacje, które w pierwszej kolejności dostałem od klubu, kiedy pojawił się temat twojego transferu. Czyli jesteś chyba takim uniwersalnym piłkarzem z napadu, który jest nieprzewidywalny i przez to obrona rywala cały czas musi mieć nowoczności. Wydaje mi się, że mogę grać na każdej pozycji z przodu, czy na obydwu bokach, czy nawet na dziesiątce. I też właśnie byłem testowany w sobotę na pozycji numer 9. Ale wydaje mi się, że futbol ofensywny to jest to, co lubię, więc tam, gdzie trener mnie wystawi, tam będę robił wszystko, żeby pokazać się jak najlepiej. Czyli nie masz tej pozycji, która bardziej preferujesz, czy to skrzydło, czy dziewiątka, szybka gra na skrzydle, czy spokojne wyczekiwanie jako napastnik na podanie kolegi, błyskawiczne zadanie, czy osób tutaj dla ciebie nie robi to różnicy? Wydaje mi się, że przez to, że lubię ofensywną piłkę i to, jak od małego gram i mam ten ciąg do przodu, więc wydaje mi się, że to, co będę robił z przodu, wystarczy mi, żeby pokazać wszystko, co potrafię. Jakie są twoje przewidywania odnośnie czwartkowych występów polskich zespołów w europejskich pucharach? Ostatnio wyglądało to całkiem dobrze, nadzwyczajnie dobrze w ostatni czwartek. Oczywiście też mam w kontekście na myśli Lecha Poznań, w którym występowałeś. Czy według ciebie faza grupowa Ligi Konferencji Europy dla Lecha jest realna? Na pewno, bo patrząc na ich skład, mogą wystawić dwie równe jedenastki, więc także trener ma z czego tam wybierać. Rywalizacja jest duża, a potrafili pokazać wielokrotnie, że preferują właśnie ofensywny sposób grania, co pokazują te wyniki ostatniego meczu. Wydaje mi się, że presja jest bardzo duża dla klubu z Poznania, bo kibice są bardzo zaangażowani w to wszystko i wydaje mi się, że klub z bułgarski zasługuje na to, żeby grać. Wracając na koniec już oczywiście do Sportisu Łochowo, które miejsce w tym sezonie będzie wynikiem, który ciebie usatysfakcjonuje i tak realnie patrząc, w jakiej części tabeli powinien znaleźć się łochowski zespół? Ciężko coś powiedzieć, bo rozgrywki się jeszcze nie zaczęły, a dobrze wiem, że ta liga potrafi zaskakiwać. Wydaje mi się, że każdy z nas chce w tej tabeli być jak najwyżej. Wydaje mi się, że mamy bardzo duży potencjał, żeby być przynajmniej w tym top 5. Także nie pozostaje nic innego, tylko walczyć i udowadniać swoją wartość. W piątek kolejny event marketingowo-biznesowy, prezentacja drużyn Sportis SFC Łochowo i Sportis KKP Bydgoszcz w Nowych Strojach. Zgodzisz się chyba z tym, że fajnie takim wydarzeniem wchodzić w nowy sezon?
To na pewno, bo to pokazuje nie tylko tego, że rozwijamy się na boisku i chcemy pokazać to, jak gramy w piłkę, ale potrafimy też pokazać, jak rozwija się klub od środka i jak to wszystko funkcjonuje. I dzięki temu pokazujemy, że Sportis jest klubem, na który warto zwracać uwagę. Dziękuję bardzo. Adam Łotoszyński, nowy piłkarz Sportis, w Sławcowo Chowom, był Państwem moim gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.